Witajcie, jest niedziela, jak zwykle pole rzepakowe, ale stanąłem, aby wam coś pokazać. Popatrzcie, tak ładnie się tutaj wiszą, te kwiatostany, pióreczka mają, nie ma baldachów. To jest dosyć charakterystyczna cecha, właśnie od której wielu naukowców usiłuje tą trybułę nazwać odrębnym gatunkiem, jako nemoroza. Jest ona o tyle ciekawa, bo normalna, jak wyjdą już tutaj te boczne gałązki, nie robi sobie tych przylistków z pochewkami. Widzicie wyraźnie, tu jest pochewka na tym przylistku, czego na normalnej trybule nie ma. Mamy tu owszem wyraźną, bruzdowaną i owłosioną łodygę, czyli jest to trybuła. Pójdziemy na dół, spróbuję znaleźć liścia zwanego płonnego, o, tu mam, nie, tu jest, o, jest na nim rynienka tu na górze. Listeczki też są takie luźniejsze niż na normalnej trybule i wszystkie kwiatostany tak wiszą, jakby sugerowały, że jest to świeżąbek z Wisły, ale to jest trybuła. Ma ona dosyć wyraźną, soczystą zieleń, porównywalną wręcz, według mnie, z zielenią szczwołu, ale jest to trybuła. Idziemy tym skrajem, także za niedługo do pietruszników dojdziemy. Jesteśmy przy szczwole. Nie ma tu dużych, czyli prawdopodobnie zeszłoroczne wszystkie padły, a to jest młoda sieweczka. Rozgarniemy. Popatrzcie. To jest listek. O, odsuniemy to wszystko. On tu nie ma rynienki z góry. To jest charakterystyczne. Jest młodziutki. Plameczki są bardzo wątłe, ale są. Ta łodyżka, ja ją tak spróbuję przygiąć. Ona jest prawie lśniąca. Widzicie to? Gładziutka, bez bruzdowania. I te piórka są takie rzadsze niż w trybule. O. Tu mamy też młodziutki pietraszynek, czyli szczwół plamisty. Tu na dole, o, troszkę tych plamek widać. To jest młodziutka tegoroczna siewka. Ona nie będzie nam tu kwitła w tym roku, niestety. Albo jeszcze zdąży, ale późnym latem lub późną jesienią jeszcze coś strzelić. A? Ale ten to chyba... O, ten to będzie kwitnął. To jest też szczwół. Tu już na nim lepiej to wszystko widać. No, tu nam się... Maruna ściele. To nie jest rumianek, bardzo wysoka. Popatrzcie sobie na ten listeczek. O, właśnie. O, właśnie. To jest szczwół. Albo ten. O, to jest szczwół. Ja wam to pokażę, jak to wygląda. Już drugi raz będę pokazywał, żebyście to widzieli. Poczekajcie, ja sobie wezmę sprzęt cicho, aby to uzmysłowić, tą różnicę. Ja sobie to ciachnę. O, widzicie ten? Tu nie chodzi o puste. Tu chodzi o to, że on jest okrągły. On nie ma tej rynienki. Czy ja tu mam gdzieś w okolicy trybułę? A chyba mam taką trybułę. Mam. Ja tu teraz przetnę listeczek trybuły i spróbuję wam to pokazać. O. Zobaczcie się, od góry jest taka rynienka. To jest zawsze od góry listeczka trybuły. O, szczwół ma to okrągłe. To jest niezawodna cecha odróżnienia trybuły od szczwołu. Zapamiętajcie. Och, ten rzepak. Zapach jest niesamowity. Intensywne kwiaty plus ta komponenta drażniąca kapuściana. Popatrzcie, abyście wiedzieli, jak się przez takie przełazi. Jedna noga na pierwszy. Przełazić na drugi. No, jesteśmy
na drugiej stronie płotu. To jest yorkshireskie ustrojstwo na przewożenie przez. Na chwilę by wam pokazać kapruchę albo karpuchę i jej kwiatuszki, bo te zaczynają już kwitnąć. Widzicie? To są kwiaty pokrzywy. Zielone. Takie pióropusze. O, jesteśmy przy starodubie. Tak ładnie kwiatostany rosną, zaczynają się rozwijać. Będzie pięknie kwitnął. Cieszę się, że go mam w mojej okolicy. Przeszłem tą łąką i wiedziałem, że coś ciekawego znajdę. Otóż macie poważny problem z rozróżnieniem szczaw lancetowaty, szczaw tempolistny, szczaw kędzierzawy. I sobie popatrzcie na tego delikwenta. Ładnie tu wygląda, proszę. Takie długie lancety, niepomarszczone te brzeszki, to jest ewidentnie szczaw lancetowaty. Natomiast jak się przejdziemy, o, tutaj, to mamy innego. Ma te brzeszki takie mocno pofałdowane. Owszem, też na ostro, ale pofałdowane. Rumex crispus, czyli pomarszczony szczaw. O, to jest właśnie kobylarz. Gdyby te liście nie były takie ostre, a też takie duże, łapowate, to byłby to szczaw tempolistny. Mam nadzieję, że troszkę wam to ułatwi rozpoznawanie. O, wiem, że uda mi się coś ciekawego znaleźć. To jest trzeci do kompletu, czyli szczaw tempolistny. On jest taki zaokrąglony, nie jest tak brzegiem pomarszczony. Te liście są takie gładkie, nieszorstkie i są duże. Często ma te plamy. To jest właśnie szczaw tempolistny. Widzicie, nie jest to wszystko tak na ostre, nie jest tak pomarszczone. O, to jest szczaw tempolistny. O. Nad rzeczką, opodal krzaczka, wyrosła sobie taka dziwaczka, młodziutka jest teraz. Poznajecie ją, będzie ładnie kwitła. Tak sobie cichutko przycupnęła. Na takie małe, ciekawe miejsce udało mi się przejść. Nie rozciaprać, tylko mi noga w jednym miejscu wlazła, ale tu jest fajnie. Osłonięta stara część łogów, potoczki, Owelbeck. Oczywiście czosnek niedźwiedzi, barszczu troszkę. Gdzieniegdzie dzięgiel się pałęta. Ale tu się odwróciłem, bo są ładne fiołeczki psie. Tylko jest jedna ciekawostka. O, mamy barszczu, ale obok barszczycha mi się tu pałętają. Widzicie? Malutkie. To są Gonopodium majus, czyli pignuty. Ładnie se tu rosną. Tak po cichutku. No, znowu ostro zgubił. Ma okres. Przycisnąłem sobie tutaj na skraju tego pola, bo mam taką piękną, piękną tegoroczną roślinkę. Jeszcze nie wybujały, ale jest bardzo, bardzo fajny. To jest farbownik hiszpański, czyli Pentaglottis semper vivens. Mnóstwo ma tutaj kwiatuszków, a ja postaram się wam pokazać, że te listeczki są troszkę inne niż żywokost. One są takie omszane. Nie wiem, czy uda się. O. Słyszycie? One tak szorstkie są. Ma ten bardzo fajne te kwiatuszki. I ten kwiatuszek ma taką jak gdyby dziurkę w środku, ale to widać na dużych zdjęciach. Naprawdę jest piękniusi. Bardzo mi się podoba. Kolejny przystanek, bo nam się tu piękne, piękne, młode łopiany, czyli jak ja to żartuję, arktyczne łapy, czyli Arctium lappa, rozwinęły. Możemy sobie popatrzeć, jak wyglądają liście. Popatrzcie sobie, to są w dotyku, one są takie jakby delikatny zamsz. A pod spodem jeszcze większy, grubszy, białawy kutner. Tak, to są liście łopianu większego, bo one są takie fajne, duże. No, rzep.
wyrośnie na drobnego. Ładne są tegoroczne siewki. Troszkę tego lasu. Chodzę se tutaj w starym bukowym lesie, ale przystanąłem, żeby wam troszkę pokazać jedną roślinkę, z którą zauważyłem, że są problemy. Oto jest wiązówka błotna, czyli moja popularna filipiondula. Gdy się przyjrzycie listkowi, to oprócz normalnych listków, ona ma takie malutkie przylisteczki. Natomiast jej cechą charakterystyczną jest to, że ta łodyżka jest twarda, wręcz o charakterze jak gdyby zdrewniałym, chociaż nie jest to zupełnie drewno, ale taka brązowiejąca. O, tu też ją ładnie widać, ona jest bardzo twarda. Natomiast do tego jest jeszcze rzepik o bardzo podobnych listeczkach. Nie wiem, ile może dzisiaj trafię rzepika, chociaż byłoby to trochę wcześniej. To pokazałbym wam tą różnicę, że łodygi rzepika są niestety całe zielone. To są roślinki, które można pomylić, jak są młode. Natomiast, no, wybaczcie, ale filipiondula urośnie do sporych rozmiarów, a rzepik zostanie malutki. A jest moja skarpa, gdzie kurdybanku jeszcze się pochował, ale jest sporo. A teraz przeleść przez nią, a tam w oddali to jest przekleństwo. Bo to jest rozkopane jak diabli, wszystko trawą porośnięte, a w oddali jest mój bogowy gaj, do którego dzisiaj idę. No to co się będzie? Coś ciekawego. Trzeba się położyć. Popatrzcie sobie. Taka ładna, malutka koniczynka różnoogonkowa. Bardzo ładna. A między nimi, o ile już widzę, fejka się też wyrasta. Tam troszkę dalej. O, jest. Czyli mamy wykę i mamy koniczynkę. No i kolejny przystanek. Bo chcę wam pokazać. Jak patrzycie tu na trawę, widać coś srebrnego? Widać. Proszę. O. Inaczej srebrnik, bo ma takie srebrny nalot. Poznajecie go, nie? No. Trudno go nie rozpoznać. Są. Tam też srebrniutkie. Potentilla anserina, czyli pięciornik gęsi. Tak. Widzicie te głogi? Tam się muszę przedrzeć. Ale to jest, o Jezus Maria, mordęga. Trochę tu jest paskudnie, bo zarośnięte znowu dziką różą, ale głogi już kwitną, sypane są. Rozglądam się pod nogi i jedyne co, to na razie widzę mnogość cięgli. Nie widzę tu ani jednego w tej chwili słoncymonów. Ta? Nie. Nie widać żadnego rzepika. O, będą trochę później, ale na pewno będą, bo w tym miejscu jest ich zawsze mnóstwo. Dzięgli jak wysiał. No i muszę ostrożnie łazić, bo w tym stanowisku znowu kukułki też tu wyłażą. O, proszę. Już takie dorodne. Coraz ładniejsze są. Trzeba będzie ostrożnie tu się przejść. O, znowu. Widzicie? Taka ładna. Jest ich tutaj. Muszę ostrożnie chodzić. O, znowu. No nie no. Znowu będę jak bociek łazić. Dobra, powolutku. Trzeba się stąd wydostać. Tak, polana. Jest ich tu. Jedna, druga, trzeci, czwarty, o, piąty, szósty, siódmy, łoje, osiem. Nie, ja stąd wyłażę. Ileż tu może być tych kukułek? Ale dobrze, będzie tego kwiatu w tym roku mnóstwo. Warto było zachować miejsce.